Hej czołem, dzisiaj o tym, w jaki sposób Putin zaatakuje Europę. No, cały czas jest nam wmawiane, przedstawiana jest taka retoryka, że Ukraina broni Europy przed Putinem, bo jeżeli Ukraina się nie obroni, to wtedy Putin łyknie Ukrainę, później Polskę, kraje bałtyckie, a na koniec wjedzie do całej Europy, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. No, więc w jaki sposób to zrobi? Oczywiście na sam koniec wam powiem, w jaki sposób to zrobi. Najpierw przebrniemy sobie przez pewne wydarzenia, które mają wpływ na to, w jaki sposób Putin zaatakuje Europę. O jakich wydarzeniach mówię? Oczywiście powiem o tym, przypomnijmy sobie o upadku Francji, o upadku Anglii, to co się dzieje teraz w Anglii. Anglia płonie, tak? I no to jest etap wojny cywilizacyjnej, wojny ideologicznej i wojny hybrydowej. Te wszystkie rzeczy mają wpływ na to właśnie, jak Putin zaatakuje Europę. I dalej, kolejna rzecz, która jest elementem wojny hybrydowej, wojny ideologicznej, to są nielegalni imigranci, którzy nadal cały czas szturmują naszą granicę z Białorusią. I o tym też się nie mówi, bo troszkę temat przycichł, a okazuje się, że ci nielegalni imigranci nadal atakują polskich żołnierzy i nadal polski rząd nie jest w stanie sobie poradzić z prorosyjskimi organizacjami wspierającymi właśnie imigrantów. Nic z tym nie robi. No to jest bardzo, bardzo dziwne. Niby pomagamy Ukrainie, niby walczymy z Rosją. Jest tutaj atak hybrydowy, a nadal organizacje proputinowskie, prorosyjskie nadal wspierają nielegalną imigrację i mało tego, te organizacje pomagają na przykład w tym, żeby nielegalny imigrant, który przekroczył granicę i złamał sobie nogę w trakcie nielegalnego przekraczania granicy, bo spadł z płotu, otrzymuje odszkodowanie od państwa polskiego. O tym sobie też powiemy. I te organizacje prorosyjskie pomagają tym nielegalnym imigrantom, żeby otrzymywali od państwa polskiego odszkodowania za to, że spadli z płotu. No to jest już kompletny kabaret. I tak, to też również to wpływa. To ma wpływ na to, w jaki sposób Putin zaatakuje Europę. No ale dobra. To zaczynajmy sobie może od początku. Przypomnijmy sobie tylko upadek Francji. Symbolem upadku Francji jest generalnie to, co się aktualnie dzieje. Czyli Igrzyska Olimpijskie. Festiwal dewiacji, który miał na samym początku, jest kontynuowany, niby miał być sport nie wyszedł, lewica nie wie co zrobić, ponieważ okazuje się, że dziwolągi biją kobiety, czyli dziwolągi z chromosomami XY, czyli męskimi chromosomami, startują razem z kobietami i wygrywają, co jest oburzające. Teraz tak, feministki nie wiedzą co powiedzieć, bo jak powiedzą, że to jest niesprawiedliwe, to się narażą dziwolągom, tak? LPG się nawalą, narażą, a oni przecież są w jednej grupie lewicowej. Co teraz zrobić? Feministki i lewica nie wiedzą, co na ten temat powiedzieć. Nawet pojawiły się, cholerka jasna, artykuły broniące tych dewiantów, można powiedzieć, którzy startują właśnie razem z kobietami w boksie. Pojawiły się artykuły w mediach głównego nurtu, które usprawiedliwiają to wszystko. No to jest po prostu niesamowite. Jedynym usprawiedliwieniem by było podanie do publicznej wiadomości wyników badań. Czemu tego nie zrobią? No z wiadomych względów, bo to już było zadane, było już badane, okazało się, że mają chromosomy XY, czyli są biologicznymi facetami, chłopami czy mężczyznami. Jak zwał, tak zwał. Także to jest nadal ten festiwal. Zapytacie się, dlaczego to ma wpływ na to, w jaki sposób Putin zaatakuje Europę. Ale to na koniec, bo to jest właśnie na podsumowaniu będzie, nie? To, że Francja upada, to, że to wszystko się dzieje, to, że na przykład kobiety, czy w ogóle ludzie normalni w Paryżu nie mogą zwiedzać Paryża, bo jest tam niebezpiecznie, co nawet potwierdziła
Ewa Swoboda, zapytana o to, czy zwiedzi Paryż. Odpowiedziała: nie, nie, bo nie uważam, żeby to było dobre miejsce, żeby dziewczyny same chodziły po Paryżu. I to jest publicznie powiedziane, i nikt z tym nawet nie polemizuje. Tak, Francja jest niebezpiecznym krajem, Europa jest generalnie niebezpieczna, w niektórych miejscach Europy jest po prostu niebezpiecznie. Sami Francuzi nie mogą w niektóre miejsca Paryża wejść, bo grozi to utratą życia lub zdrowia. Tak samo w Niemczech to samo się dzieje. W Anglii to samo się dzieje. To jest upadek cywilizacji. A lewica oczywiście się cieszy. Liczne rozboje, gwałty, napaści. To się dzieje. I tutaj można nawiązać do upadku mediów, tak? Bo media bronią właśnie przede wszystkim tej dewiacji. I co jeszcze? Media, które nie pozwalają na mówienie wprost tego, co się dzieje, nie? Bo na przykład, słuchajcie, w Anglii w mediach, czy społecznościowych, czy normalnych, nie można mówić o kolorze skóry. Dlatego Anglicy na przykład mówią niebiescy, a nie wiadomo jacy, ja tego nie wypowiem, bo też się troszkę boję, że zaraz ten film gdzieś zostanie skasowany. My z kolei nauczyliśmy się mówić inżynierowie, tak? Już nie mówimy wprost, nie nazywamy tych ludzi, nielegalnych imigrantów wprost, tylko mówimy inżynierowie zrobili to, bo nie można powiedzieć, że nielegalny imigrant zrobił to, bo to jest niepoprawne politycznie. I to jest też element wojny hybrydowej. To jest element wojny ideologicznej i to wszystko wpływa na to, że stoimy na skraju upadku. Upadku niestety przed Rosją. My upadamy przed Rosją. Poprzez właśnie takie rzeczy. Poprzez te media, które nie pozwalają nam mówić o tym, co się rzeczywiście dzieje. O epidemii. Jeszcze niedawno nie można było pewnych rzeczy powiedzieć. Dalej nie można pewnych rzeczy mówić. Mówi się szczypawica i tak dalej. Media również nie podają prawdziwych informacji, bo zobaczcie, co się działo w Anglii. Czy jeżeli coś się dzieje, jeżeli jakiś inżynier popełni jakąś zbrodnię, to co media mówią? No, obywatelstwo nieznane, pochodzenie nieznane, temat przycichnie, nie będą pytać. Na tej zasadzie. A jeżeli chodzi o Anglię, Anglia płonie, 17-latek z zimną krwią zamordował niewinne dzieci, 6-7-letnie dzieci. I też Anglicy na początku nie podawali, kto to jest. Okazało się, że jest z rodziny imigranckiej. Okazało się, że jego rodzice przyjechali do Anglii z Afryki. I niestety, co robi rząd w takiej sytuacji? Rząd jest nieudolny. Zatajają informacje o narodowości sprawcy, o narodowości zwyrodnialca. To jest kolejna rzecz, jeżeli chodzi o upadek. Co robią? Zamiast reagować, zamiast sprawiedliwie coś zrobić z tym wszystkim, przesyłają rodzinie kondolencje. No to jest po prostu bezczelność. Nie próbują naprawić sytuacji, nie przedstawiają żadnego planu naprawy, co zrobić, żeby właśnie inżynier nie podejmował takich czynności. Mało tego, to może eskalować. A dlaczego to może eskalować? Bo może tak. Najpierw sobie zadajmy pytanie, jaki jest motyw sprawcy, bo to jest bardzo ciekawe, bo media również nie podają motywu sprawcy. Dlaczego nie podają motywu? Bo co? Bo społeczeństwo by potwierdziło tylko to swoje podejrzenia? Społeczeństwo by potwierdziło swoje podejrzenia, jakby media podały motyw sprawcy? A motywem sprawcy co może być? Ja na przykład tak zacząłem się zastanawiać, że ten sprawca może również poczuł się oszukany, tak jak ci Anglicy. Bo miało być fajnie. Miał być socjal. Był socjal, ale socjal powoli zaczyna być zabierany. Tendencja w Europie też jest taka, żeby może coraz mniej, może zamiast pieniędzy to jakieś kartki damy. I ten imigrant może poczuł się oszukany. On chciał mieć duży dom, dużo pieniędzy, samochód, nie chciał pracować, teraz nagle każą mu iść do pracy. On się czuje oszukany i chce ukarać za to, że go oszukali, że Anglicy go oszukali.
Wyobrażacie to sobie? Ja mam wrażenie, że on rzeczywiście ci imigranci będą, zaczną tak postępować. Jeżeli zaczną im być zabierane przywileje i zacznie się im kazać chodzić do pracy, to oni zaraz powiem, zaraz. Nie tak żeśmy się umawiali. Umawialiśmy się, że ja siedzę w domu, a Anglicy pracują na mnie. Ja siedzę w domu, a Francuzi pracują na mnie. Ja biorę hajs, ja mieszkam, rachunków nie płacę. Niech państwo płaci. A jeżeli to się zmieni, to może ten zwyrodnialec 17-letni poczuł się oszukany i chce wymierzyć sprawiedliwość. Ale teraz pytanie. Dziwicie się, że Anglicy wyszli na ulicę? W momencie, kiedy media oszukują a rząd nie reaguje na to, co się dzieje, nie reaguje na to, że 17-letni imigrant, zwyrodnialec, z zimną krwią szlachtuje dzieci. Postawcie się w sytuacji ojca takiego dziecka. Co byście zrobili? Co byście zrobili? Czujesz niesprawiedliwość. Rząd nie reaguje. Ten 17-latek czuje się bezkarnie. Jaką karę poniesie? Jak się czujecie w tym momencie? Wy też czujecie, że państwo was oszukało. Pracujecie, płacicie podatki, wasze dziecko chodzi do szkoły i wasze dziecko z tej szkoły nie wraca, bo państwo przyjęło nielegalnych imigrantów. Nie sprawdziło ich. Nie sprawiło, żeby się zasymilowali. Czujesz niemoc i to może rodzić, to się przeradza w to, co jest teraz. W Anglii. Anglia płonie. Ludzie zaczynają się budzić. A Anglia nie jest w stanie tego pożaru ugasić. Mało tego, jeszcze dokłada. Dokłada jeszcze, benzyną polewa jeszcze to wszystko. Ponieważ swoich własnych obywateli nasyła policję na własnych obywateli. Co na to rodzina królewska? To jest niesamowite. Własne państwo, Anglicy, kiedyś dumny naród, teraz upadły naród. Muszą walczyć o swoje, muszą walczyć o sprawiedliwość. Czują niemoc. To jest niesamowite. Ale jeżeli chodzi o tego 17-letniego zwyrodnialca, to warto by było sobie przypomnieć postać Andreasa Breivika z Norwegii. 22 lipca 2011. Co się wtedy działo? Jakie miał motywy? Jednym z motywów Breivika między innymi była polityka migracyjna Norwegii. Sprzeciwiał się tej polityce migracyjnej i dlatego wymordował dzieci z lewicowej partii pracy. Swoje sfrustrowanie. Ale to jest, oczywiście on był psychopatą, ale tak samo jak ten 17-letni psychopata z Anglii, czym on się różni od Breivika? Breivik z zimną krwią mordował dzieci i ten 17-letni psychopata też. I teraz co, czekamy, jak się pojawi inny psychopata po stronie, załóżmy, taki ojciec zaszlachtowanego dziecka, będzie chciał wymierzyć sprawiedliwość i wejdzie do meczetu i zacznie wymierzać sprawiedliwość, bo państwo nie było w stanie? Tak, to Europa, to my, to państwo, to rządy tworzą tych zwyrodnialców, bo nie są w stanie sobie poradzić z tą polityką. Oni go stworzyli, to Anglicy stworzyli tego 17-latka. I teraz, co my mamy zrobić? My Polacy też mamy na to pozwolić? Nie, bo to jest rodzina. Jest retoryka. Nie, no na granicy. Nie, no płaczą. Jest rodzina. Z dzieckiem na ręku. I co? Nielegalnie oni chcą dostać się. My mamy pomóc w tym procederze. Nie, bo to rodzina. Nie, to trzeba. Jak z dzieckiem na ręku, to trzeba. A później on skończy 17, to dziecko skończy 17 lat. I nie wiadomo, czy się zasymiluje, czy nie. Polityka imigrancka.
Wojna kulturowa, wojna ideologiczna. To jest wojna hybrydowa. Ma oddziaływać właśnie na nasze miękkie serduszka. Bo oni płaczą. A później ty będziesz płakał. Albo twoje dzieci, albo twoje wnuki będą płakały. Bo miałeś miękkie serce i wpuściłeś nielegalnych imigrantów. Bo oni tu przyjeżdżają nie po to, żeby pracować, bo ktoś im nawkładał do łba, że dostaną mieszkanie. I rzeczywiście, taka jest polityka. Taka była polityka PiSu i jest kontynuowana jako polityka Donaldinia, żeby im dać mieszkanie i dać im pieniądze, niech siedzą. A później ich frustracja będzie taka, że możemy tego żałować. Zresztą to się dzieje w całej Europie. Francja, Anglia, Niemcy. Teraz Anglia ma swojego Breivika. Ale może rzeczywiście przypomnijmy, co się działo z tym Breivikiem w Norwegii. 22 lipca 2011. Generalnie ten Andreas Breivik zakpił z całej Norwegii, z całego państwa. Bo dostał wyrok maksymalny, a maksymalny wyrok w Norwegii to jest 21 lat. To było w 2011 roku. Czyli ile mu zostało jeszcze? A nie, skazany był kiedy? No bez znaczenia, nie? Słuchajcie, to już minęło 13 lat. Czyli co, jeszcze 9 lat i Breivik wyjdzie z więzienia? Zakpił z państwa. Do tej pory kpi z państwa, z Norwegii, wytaczając im procesy, że jest traktowany niehumanitarnie w tym więzieniu. To jest kpina z państwa. Breivik przypłynął na wyspę Utoja o godzinie 17:20, 22 lipca. Zamordował pierwszych napotkanych ludzi, a później przez półtora godziny chyba, tak? Nie będę wam tego wszystkiego przedstawiał, bo to jest bez sensu. Możecie sobie wygooglać. Zamordował 69 ofiar śmiertelnych na samej wyspie Utoja w wieku 14-18 lat. 110 osób rannych. I teraz Europa tworzy takich Breivików. Tylko mają niebieski kolor skóry. Są inżynierami. Ale po drugiej stronie też mogą się pojawić tacy Breivicy. Po stronie właśnie rodowitych Anglików, Francuzów, bo zobaczą, że państwo nie zdało egzaminu. Zobaczą, że poczują niesprawiedliwość. Moje dziecko zostało zamordowane. Co ja mam zrobić? Co państwo zrobiło? Jakie wnioski wyciągnęło? Żadnych. Anglicy nie wyciągnęli wniosków. To jest po prostu niesamowite. A na granicy naszej wszystko ucichło. No, tak mówią, że ucichło. A tak naprawdę zamknęli żołnierzom twarz. Zamknęli żołnierzom usta. Żołnierze mają zakaz mówienia o tym, co się dzieje. A dużo się nie zmieniło. Nielegalni imigranci nadal atakują żołnierzy. Także jeżeli chcecie mówić, mój mail jest otwarty. Wiem, że żołnierze mają zakaz kontaktowania się ze mną, ale może ktoś z rodziny chciałby opowiedzieć, co się dzieje na granicy. Bo może jakaś żona żołnierza poczuje się wkurzona na to, poczuję, że państwo nie zdało egzaminu, bo sytuacja na granicy już tak długo trwa, a żołnierze nadal trafiają do szpitala. I co, czekamy, aż znowu jakiś dziennikarz będzie miał informację? Czemu to nie jest mówione? Że ci nielegalni imigranci nie dość, że atakują naszych żołnierzy, to jeszcze dostają odszkodowania. To jest wojna hybrydowa. My się martwimy o to, że Putin nas zaatakuje, tak? Ukraina nas broni. Aż się musimy zmagać z upadkiem całej Europy. Z tym, że nasi żołnierze są atakowani przez nielegalnych imigrantów. Z tym, że na terenie Polski działają prorosyjskie organizacje pomagające nielegalnym imigrantom. To jest wojna. My jesteśmy już na etapie wojny. A my mówimy o tym, że trzeba Ukrainie pomagać. Bo Ukraina to jest ostatni bastion. Jak nie Ukraina, to Rusek wjedzie na nas. Ukraina broni całej Europy.
Europa już jest zdechła. Już mamy dowód. Co tu bronić? Tu nie ma czego bronić w tej chwili. Jeszcze Polska ma szansę. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki my żyjemy. Także przyjmujcie. Rodziny z dziećmi, tak. Rodziny z dziećmi. Ojciec tych dzieci, który siedzi na granicy, rzuca kamieniami w polskiego żołnierza. To jaki będzie później za ten jego syn, córka, za te paręnaście lat? Jak w tej chwili już ten ojciec rzuca kamieniami, dźga nożem, łamie żołnierzowi kończyny jakimś lewarkiem, to jak ten nielegalny imigrant wychowa swoje dziecko? Tak jak ten 17-latek z Anglii? Mamy do tego dopuścić? Na razie państwo nie zdało egzaminu. Polskie państwo też nie zdało egzaminu. To, że jeszcze nie ma takich rzeczy jak we Francji, jak w Anglii, no to spokojnie, ale wszystko do tego dąży, że będzie. Bo nasze państwo pochwala to, tą nielegalną imigrację. Pochwala to, żeby organizacje prorosyjskie pomagały. Pochwala to. Państwo nie zdało egzaminu. No dlaczego powstała na przykład inicjatywa ochrony mieszkańców pogranicza? Przecież to jest wstyd. Donaldinho, wstyd. Nie radzisz sobie. Odejdź. Idź, wracaj tam, gdzie twoje miejsce. Do Niemiec. Nie radzisz sobie, chłopie. Kosiniak-Kamysz, idź leczyć ludzi. To, co do ciebie należy, bo sobie, chłopie, nie radzisz. Bo zwykli ludzie muszą wam pomagać w ochronie granicy, bo se nie radzicie. Bo wpuszczacie nielegalnych imigrantów. Odszkodowania dla nielegalnych imigrantów sobie do cholery nie radzicie. Ministerstwo Sprawiedliwości. Zacytujmy sobie źródło. pch24.pl. Imigranci podczas próby nielegalnego wtargnięcia do Polski doznali obrażeń ciała. Dzięki pomocy lewicowych aktywistów złożyli zażalenia na działania Straży Granicznej. I tu jest dzięki pomocy lewicowych aktywistów prorosyjskich. Halo, lewica! Wy pomagacie Putinowi! Obudźcie się! Komu pomagacie? Kto nam chce tych nielegalsów, tych inżynierów nas sprowadzać? Putin! Putin chce, żeby we Francji się działo to, co we Francji, żeby było w Polsce. Żeby we Francji tego było więcej. Żeby więcej było tego w Niemczech, w Anglii. Przecież to jest jemu na rękę. Działacie, te organizacje działają na rzecz Putina. A państwo polskie nie reaguje. To są organizacje przestępcze. Pomagają przestępcom. Co z tego, że ten przestępca ma dziecko na ręku? Jak on od początku, nie dość, że nielegalnie przekracza granicę, popełnia przestępstwo, rzuca w polskiego żołnierza kamieniami, dźga go nożem, ale nie, on ma dziecko na ręku, to trzeba go wpuścić, tak? Ciekawe, co to dziecko zrobi, jak dorośnie. Sąd w sporze przeciwko polskiemu państwu przyznał im rację i wyznaczył wypłacenie odszkodowania. Sprawę opisuje portal WP.pl, który informuje o kuriozalnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Białegostoku. Okazuje się bowiem, że imigranci z Afganistanu i Etiopii, którzy szturmowali granicę polsko-białoruską, skutecznie pozwali Straż Graniczną i państwo polskie. Podczas nielegalnego przekraczania granicy doznali obrażeń ciała w postaci złamań kończyn. Pomoc została im udzielona w polskich szpitalach, ale to było za mało dla imigrantów. W nocy 3 kwietnia 2024 Afgańczyk forsujący mur na granicy spadł z wysokości i złamał stopę. Imigrant został zawieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Następnie służby odstawiły go na granicy z Białorusią. Polscy aktywiści proimigracyjni pomogli mu jednak złożyć skargę na działalność Straży Granicznej. To nie są polscy aktywiści. To są prorosy, to są agenci Putina. Agenci Putina pomogli mu w złożeniu skargi na działanie Straży Granicznej. Druga rozprawa dotyczyła historii imigranta z Etiopii, który próbując nielegalnie
wtargnąć do Polski, złamał pod udzie. Mężczyzna złożył zawiadomienie, że polscy strażnicy odwieźli go na granicę z Białorusią, gdzie następnie miał spędzić całą dobę. Dopiero później przewieziono go do szpitala w Siemiatyczach. Obaj imigranci wygrali rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym w Białymstoku. Straż graniczna została obciążona kosztami sądowymi w wysokości 697 zł w każdej ze spraw. Jednocześnie mężczyznom z Afganistanu i Etiopii zasądzono odszkodowanie. Przestępcom, którzy nielegalnie przekraczają granicę i podczas tej nielegalnej próby przekroczenia granicy robią sobie krzywdę, to tym przestępcom polski sąd daje odszkodowanie. Donaldinho, nie radzisz sobie. Nie dość, że oddajesz prąd na Ukrainę, polski prąd, z polskiego węgla. Jak masz za dużo węgla, to ja powiem ci tak, przyjmę w każdej ilości. To jeszcze sobie, chłopie, nie radzisz z tym. Odszkodowania dla nielegalnych, odszkodowania dla przestępców, że podczas popełniania przestępstwa zrobił sobie kuku. No to przecież to jest upadek cywilizacji, to jest upadek państwa polskiego. Donaldinho, halo, gdzie jest Ministerstwo Sprawiedliwości? Kto tych sędziów zatrudnia? Co to za sędzia? Czy my mamy w tej Polsce samych agentów rosyjskich? Jak to jest możliwe po prostu? Jak to jest możliwe, że w Anglii 17-letni zwyrodnialec morduje z zimną krwią dzieci, a media nie podają jego ani motywów, ani narodowości. W Polsce, jeżeli jakiś inżynier coś zrobi, też nie podają narodowości, nie podają motywu. Jeżeli to jest Polak, to powiedzą, że tak, Polak zabił. A jeżeli to był innej narodowości, Ukrainiec albo inżynier, to nie, zakaz. To jest upadek mediów, to jest upadek państwa polskiego. Odszkodowania dajemy przestępcom. Donaldinho, odejdź. Idź do Brukseli. Tam, jak coś spieprzysz, to zanim do nas to dojdzie, to będziemy mieli czas się przygotować. Inicjatywa ochrony mieszkańców pogranicza, o tym już wspominałem. To też jest upadek państwa polskiego, że zwykli ludzie muszą chronić granicy, chronić obywateli, bo Kosiniak-Kamysz sobie nie radzi. To jest upadek, to jest element wojny hybrydowej. I w tej wojnie, niestety, ale rząd polski stoi po stronie Putina. No tak to wygląda. Jak można na takie rzeczy pozwolić? Rząd polski pozwala na to, że proputinowskie organizacje pomagają w nielegalnym przekraczaniu granicy. Przestępca, który nielegalnie przekracza granicę, dostaje odszkodowanie od państwa polskiego. To jest zagranie proputinowskie, prorosyjskie. My w tej wojnie przegrywamy. A wy się martwicie o Ukrainę, że Ukrainie trzeba pomagać, że Ukraina jest ostatnim bastionem. Nie, to już wam mówię, co zrobi Putin. Jak Putin w jaki sposób zaatakuje Europę? Już wam mówię, nic nie zrobi, bo Europa już jest zaatakowana. Europa już jest w trakcie wojny. I Putin nic nie musi robić, żeby to wszystko klinkło. Niestety. Putin już wygrał. Wygrał. Lewicowe organizacje są sponsorowane przez Putina. Po to tylko, żeby zniszczyć cywilizację. Kiedyś to była cywilizacja, teraz to jest upadek cywilizacji. Nie wiem, Francja, to co było we Francji, to chyba Putin to sponsorował, żeby taki festiwal dewiacji odstawić. Nie wiem, ten Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest sponsorowany przez Putina, żeby dopuścić facetów, żeby się prali, żeby bili kobiety. To chyba Putin sponsoruje to całe lewactwo, które mówi, tak, bierzmy imigrantów. Tak, Putin zaatakuje Europę. Już zaatakował. Poprzez sponsoring. Wystarczy, że da pieniądze. On nie musi tu czołgów wprowadzać. Putin wystarczy, że da pieniądze lewackim organizacjom, które zniszczą Polskę i Europę. Da pieniądze tym lewicowym organizacjom proimigranckim, które nielegalnie pomagają
imigrantom, a Donaldinho, państwo polskie to toleruje. Putin już zaatakował Europę, ale dalej będzie atakował, bo to nie jest wielki problem. Na razie Putin się śmieje. Jemu to jest na rękę, naprawdę. My w tej chwili, Donaldinho robi dobrze Putinowi. Swoimi decyzjami, swoją polityką migracyjną, przyjmowaniem migrantów nie tylko z Białorusi, ale również przyjmowaniem migrantów z Europy, bo Niemcy się zorientowali, o cholera, nie radzimy sobie, oddamy Polsce. I Donaldinho jest za. To jest polityka proputinowska. Naprawdę. Także zbrojne atakowanie Europy jest bez sensu. Tu wystarczy tylko nawkładać bzdur ludziom do głowy. I Europa sama się wyrżnie. Tak samo jak w Anglii. Sama się wyrżnie. Jeden zwyrodnialec był, czekać tylko jak drugi zwyrodnialec nie wytrzyma i wejdzie do meczetu. I tak to się wszystko będzie nakręcać. A Putin będzie się śmiał. I tylko będzie dorzucał. Kolejny atak Putina to będzie dorzucanie imigrantów. Tu nie trzeba czołgów dorzucać. Ukraina nie broni Europy. Bo Europa sama nie jest w stanie się obronić. Putin nie jest zagrożeniem. Znaczy, Putin jest zagrożeniem, ale nie jest zagrożeniem w momencie ataku takiego normalnego, konwencjonalnego. Tu wystarczy tylko dosyłać imigrantów. My już jesteśmy na wojnie. I niestety walczymy z własnym rządem. Cała Europa walczy z własnym rządem. Francja walczy z własnym rządem. A francuscy policjanci leją Francuzów. A ochraniają muzułmanów. Anglia to samo. Anglia walczy z własnym rządem. To jest wojna. Policjanci angielscy leją Anglików. Bronią muzułmanów. Putin wystarczy, że mało ma możliwości, żeby dosłać imigrantów. Przez Łotwę, przez Estonię, przez Finlandię może sobie podesłać imigrantów. A jak będzie chciał, to sobie przerzuci przez Morze Czarne. I wysadzi ich na plaży w Bułgarii i w Rumunii. Tak. Tak. Rumunia, Bułgaria to są państwa Unii Europejskiej. Wystarczy wysadzić przez Morze Czarne z Rosji, przewieźć na statkach imigrantów, wysadzić ich na plaży i powiedzieć naprzód, przyjmą was, dadzą wam socjal, a jak wam nie dadzą, to weźcie nóż i zróbcie porządek. Po co marnować amunicję? Putin nie musi marnować amunicji. My już jesteśmy niszczeni. Już jesteśmy niszczeni. A rządy chcą walczyć z Putinem konwencjonalnie. Sami się wyrżniemy. Europa sama się wyrżnie. Ukraina, nawet jak zostanie zajęta cała przez Rosję, a Putinowi nie o to chodzi, na pewno nie zostanie zajęta. No to Putin nie wjedzie żadnymi czołgami. Żadne rakiety tu nie będą latać. Żadna atomica, to mogą sobie grozić. Atomica, to prędzej będzie leciał samolot i będą wypychać nad Europą tych imigrantów i będą spadać na spadochronach. Tak będzie szybciej. Tak łatwo zniszczyć Europę. Upadek cywilizacji. Przegrywamy wojnę ideologiczną, wojnę cywilizacyjną i wojnę hybrydową. A rządy tego nie widzą. A wydaje mi się, że ta wojna na Ukrainie to jest tylko przykrywka po to, żeby niszczyć Europę. A Putinowi to na rękę. Oczywiście Putin się cieszy, że Anglia płonie, że Francja płonie, że Niemcy płoną, że polski rząd dopierdziela własnym obywatelom i wspiera Ukrainę kosztem własnych obywateli. Rząd polski się rozbroił za czasów PiSu. Rozbrojenie trwa nadal. Jest, Donaldinho wspiera nielegalną imigrację poprzez to, że nie reaguje, poprzez zaniechanie. Wystarczy, że nic nie robi. To robi źle. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. I czy jesteście tego samego zdania, że Putin już zaatakował Europę. To nie ma. I bardziej nie zaatakuje. Znaczy bardziej może. Więcej imigrantów nam dopieprzy. W taki sposób. To jest właśnie to, jak Putin zniszczy Europę. A Europa mu w tym pomaga.
Łapa w górę na koniec, komentarz taktyczny, udostępnijcie, subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie link do sklepu z koszulkami, bluzami, link do kursów wojskowych oraz inne możliwości wsparcia. Wszystkim oglądającym, wspierającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.